Dobry. Trzeci dzień naszej wyprawy. Boli mi gardło, ale to tylko rano, mam nadzieję. Zaraz idę się kąpać. Ale jest jeszcze druga dziewczyna, więc zobaczymy, kto idzie pierwszy. I się szykujemy i idziemy w górę. Gdzieś tam. Nie tam? Widzisz? Nie wiadomo, może wejdą w górę. Dużo dłoni. Więc właśnie opuściłyśmy naszą couchsurferkę Alicję, naszą hostkę na couchsurfing i idziemy na wylotówkę łapać stopa do następnej wyspy, a później łapiemy proma i udajemy się w górę. Mam nadzieję, że uda nam się coś złapać szybko i mam nadzieję, że jakoś nie będzie tak daleko. No zobaczymy, tak więc widzimy się już niedługo. Tutaj dziewczynki sobie idą. I zobaczymy, jak nam to pójdzie. Mam nadzieję, że uda nam się złapać stopa równie szybko jak poprzednio. Pokaż! No. Vlog takeover. Gocha właśnie się wywaliła tutaj. No dobra, jakiś tam ten, jakoś się... Znaczy w sumie tak. Tak uderzyłam się głową. No, dziewczyny. What? For me? 2 minutes? Wow. And yesterday, the same. Girls. Yeah. It helps. It does. Remember when we first met and everything was still a bed and loves a game? You would call, I'd call you back, and then I'd leave a message on the answering machine. Więc my obecnie jesteśmy na promie i płyniemy na drugą wyspę. Później wam opowiem, co mi się stało z moją twarzą, która jest jakaś posiniaczona i taka pokiereszowana. Póki co właśnie jesteśmy na promie 10 minut i będziemy właśnie tam, na tej drugiej wyspie. I tam lecimy w góry. Zobaczymy jeszcze gdzie. Tu dziewczynki robią zdjęcia. Thank you.
siedzimy i nie możemy złapać stopa. Nic nie jedzie, a jak jedzie, to się nie zatrzymuje. I musimy chyba zmienić plan, ponieważ droga, na której jesteśmy, jest mało uczęszczana. I zobaczymy. Nie wiem. Nie wiem zupełnie, gdzie dzisiaj będziemy spać. Co robimy. Słabo z tym stopem tutaj. No nie. No dawaj. To teraz go. Ale z kimś? No właśnie. No dalej, bo mi się dobra, teraz ja. Trzy? Najpierw? Nie. Co? A tu z jest słabo. Jedziemy już kilka kilometrów i nie ma żadnych samochodów, nikt się nie zatrzymuje. I nie wiem w ogóle, gdzie dojdziemy. Naprawdę słabo. Jestem strasznie zmęczona i jeszcze kupiłam buty dzień przed podróżą i mnie uciskają, ale trzeba się przezwyciężać. Ale naprawdę, taki zjazd mam. Niedobre buty. Like a dog, and he want to eat. He like people food, hot dog, everything. It's a very. Nice. Ja też, ale że będziemy się jarać. Z tym zejściem. Bo to jest już może ma pewnie zrobić. Ta szynta za wysoko. Ta szynta za wysoko. Najźle. Właśnie próbujemy się dostać tam, po jakimś dziwnym mostku. A zaraz zobaczymy, jak się sytuacja rozwiąże. Padła? Może. Całe nogi mokre? Tak. Dobra. Ej, wracamy się? No. Bo tu w ogóle są takie jakieś dziurki. Tam jest jakieś tajemnicze bagno. Ola już tam wpadła do niego, zostawiła rzeczy. Zobaczymy, czy się da tu przejść, bo ogólnie to było zagrodzone. I nie wiemy, czy to może nie było dlatego, że tu jest jakieś bagna. No zobaczymy. Więc mamy już różne przygody. Teraz szukamy miejsca na ten nocleg. Ale nie wiem. Zobaczymy, jak nam się to uda. Więc właśnie szukamy miejsca pod namiot i nigdzie nie ma. Byłyśmy na drugiej stronie tej rzeczki, koleżanka wpadła do bagna, a wszystko jest podmokłe. Tu są chyba jednak jakieś domki, myślałam, że tak na górze będzie bardziej sucho, ale chyba nie można tak tuż przy domu. W ogóle jesteśmy całe pokiereszowane, tu jakieś zakrwawione, palce poobcierane, ale to jest część przygody, więc się tym nie przejmuję. I dobra, szukamy dalej. I rozstawiamy namiot. W ogóle mam bardzo mało pamięci na tym aparacie. Co chwilę kasuję jakieś filmiki i po prostu nie wiem. No ale dobra, damy radę, będzie pozytywnie. Trzy dziewczyny tam są, szukają miejsca i trzymamy kciuki, że się znajdę. W ogóle tu są takie chateczki malutkie, jakieś opuszczone takie domki letniskowe. I szukamy, wszędzie jest tak podmokło, a najbardziej mnie zastanawia te takie wielkie ślady jakichś łap. I takie dziwne kupy, że tak powiem, bezpośrednio. I jest ich tu naprawdę dużo, takich kup i wielkich łap. I mam nadzieję, że to nie są niedźwiedzie. No i takie torfowisko. No cóż, pozostało nam szukać dalej, ale przynajmniej mamy przepiękne norweskie widoczki tutaj. Dobra, idę szukać moich koleżanek. Mam nadzieję, że coś znalazły. A później wam opowiem historię tego siniaka tutaj. Takiego dużego, czerwonego policzka. Nie wiem, czy go widać. I rozbitej wargi. W sumie palców też.
Dobra. To tak, widzimy się później. Właśnie pada, rozstawiłyśmy namiot i teraz idziemy coś sobie zjeść i ugotować. I mam mało pamięci, jeszcze raz mówię, więc będzie krótko. Oh mama dear, when I the fortunate ones and girls, they wanna have fun. Oh girls, they wanna have fun. Wracamy do domu, nic mi nie widać. Druga w nocy, wracamy do domku. Jest ciemno, więc może nadgonić dziewczynę. A jutro wybieramy się rano w góry. Nic mi nie widać, jest ciemno. Jest trochę strasznie. Ale dobra, damy radę, damy radę. Muszę pobiegnąć do dziewczyn, bo to jest trochę strasznie. Takie opuszczone stare domki, las, potok. Dobra, dobra, biegnę, bo tu jest horror. Zielony dzień, to był maj, gotowa była ta sukienka i noc się stawała dzień. Będzie białe koszule, na sznurku wyschły. Nie wiedziałam, co ze mną będzie, gdy z tamtą dziewczyną to nie mój świat. Przede mną droga, którą znam i którą ja wybrałem sam. I nawet nic aż do końca. Kim najpiękniejsza.